Cisnej rozpoczęło się dziś dwudniowe sympozjum pod hasłem Polska przyroda, kultura, nauka, gospodarka, ekologia. Wydarzenie organizuje Fundacja Dabar. Dialog kultur i religii pogranicza Polski, Ukrainy i Słowacji, a patronat medialny nad wydarzeniem objęły m.in. Telewizja Trwam i Radio Maryja. Sympozjum Polska przyroda, kultura, nauka, gospodarka, ekologia odbywa się w Cisnej, czyli w miejscowości gminie ważnej dla całego regionu Bieszczad, w której jak w Soczewce skupiają się problemy związane zarówno z ochroną polskiej przyrody, jak i jej znaczenie dla całej gospodarki narodowej, rozwoju społeczno-kulturalnego mieszkańców Polski, mówi ksiądz profesor Henryk Witczyk, przewodniczący zarządu Fundacji Dabar. Unikalny charakter tego przedsięwzięcia zawdzięczamy szczególnemu zestawieniu wielu punktów widzenia i dyscyplin. Ujęcie polityczno-gospodarcze ma szansę zyskać tutaj chrześcijański kontekst etyczno-filozoficzny, spotykając się jednocześnie z perspektywą naukową i głęboką świadomością potrzeb edukacyjnych. W trakcie sympozjum przedstawione zostaną wyniki badań naukowych i sprawdzonych w praktyce ich aplikacji na płaszczyźnie gospodarki leśnej, strategii rozwoju terenów leśnych z odniesieniem do proponowanych przez Unię Europejską i COP26 planów ochrony klimatu i środowiska. Sympozjum honorowym patronatem objął premier Mateusz Morawiecki, a patronat medialny nad wydarzeniem sprawują m.in. Telewizja Trwam i Radio Maryja.